Grzegorz, patologię. A poparte jest to, powiedzmy, doskonałymi wynikami sportowymi. Czy na złoty medal przekonamy się? No właśnie, już przekonamy się. To co mówiła, taki czasem twardo, krzyczy, bardzo mocno. Może trochę na trybuny, już ich jest. Wojna! No myślę, że ten pojedynek dostarczy wielu emocji, a na pewno zwycięży lepszy. Lubelska powinna się naprawdę medal spisała. No, na razie taka walka bardzo ostrożna, za prostu badają się obaj rywale. No tutaj Pawłowski wyraźnie czeka na jakiś błąd i ma w pogotowiu prawą kontrę. Również stara się po prostu zatrudnić, jeżeli jest zbyt długa przerwa, tą prawą ręką. No ale jest to początkowa faza, powiedzmy, tego pojedynku i tutaj jeszcze zawodnik musi sam poprowadzić oczywiście i decydować o przebiegu pojedynku. Wojka może troszeczkę paraliżuje tutaj ten obowiązek, jaki na nim czuwa, ale myślę, że to od drugiego starcia zniknie i zostanie takim, będzie takim normalnym zawodnikiem. Bo pokiwał teraz głową Wojtek Dworak, niezadowolony z tego, że trafił. Czyli trafił Pawłowskiego, to lewą ręką. No Pawłowski tutaj po prostu jest szybszym zawodnikiem. I do tego momentu na pewno częściej trafia. Nie są to jakieś, prawda, akcje szaleńcze. Tak jak powiedziałem, czeka i w pogotowiu. Tutaj po prostu dokumentny przykład. Oczekuję. Wojtek ruszy do przodu, już prawa ręka i lewy potem sierpowy, który dotarł do celu. No dobra akcja, Wojtka jednak nie trafił. To piękny doping, naprawdę tutaj można oglądać w takiej atmosferze wydarzenie sportowe, obojętne, czy to są boksy, czy to są mecze innych dyscyplin sportu, ale właśnie to w tym wszystkim jest najpiękniejsze, że jest to naprawdę sportowe i to należy cenić. No właśnie, a co dzień się przychodzi na fanów motoru, bo nie zawsze są grzeczni chłopcy, ale dzisiaj naprawdę pokazują się z tej dobrej strony. Ja powiem tobie szczerze, że taki prawdziwy grzeczki jest wspaniałym kibicem. To mówię szczerze i otwarcie, bo kibic pięściarski, on nie ruszył.
On nie ruszy, a tutaj sprawdza źródeł pani wiadomości, no wyszkodzi kibice troszeczkę. Czasami jednak tracą nerwy. Szybka prawa ręka Pawłowskiego. No, zupełnie inny pojedynek, zupełnie inny styl walki niż wczoraj. Prawda, to co oglądaliśmy wczoraj, wykonanie Wojtka Nowaka, ta bijatyka, ta elegancja. No, bardzo przyjemnie mnie zaskakuje tutaj Pawłowski. Naprawdę myśli w ringu. I tak jak można by powiedzieć, do tej pory Wojtek trafił piękną akcją w pierwszej rundzie, gdzie była ta owacja. Zresztą obaj boksarze myślą dzisiaj w ringu. No to są takie pięściarskie szachy. Tak, tak, tak. Tu jak najbardziej trafia. No teraz trafiłem element poszły Wojtka. Ciekawy jestem, czy ten doping kibiców też wpłynie na sędziów, bo to czasami tak jest. Ja myślę, że tutaj koncentracja sędziów, szczególnie przy takiej walce, jest bardzo duża i... Sprytniejszy jest Pawłowski naprawdę, sprytniejszy jest w tych akcjach i tutaj... Myślę, że to kondycyjnie Wojtek zaczyna szaleć chyba. Nie. Ja myślę, że tutaj wiesz, jeżeli chodzi o sprawy kondycyjne, wczoraj kosztowała go dużo ta walka wysiłku, ale dzisiaj tu jest spokojny pojedynek. Wczoraj była szarpanina, powiedzmy, i naprawdę taka wojna. Bardzo ładna lewa prosta Wojtka Dworaka. Teraz taki cios szczęśliwy, bo złapał gdzieś tam tą prawą rękę za biodro, lewą rękę złapał cios, bo to Dworak jest... No, chcemy powinien to zaliczyć. Trochę właśnie, tak Wojtek Dworak czasami atakuje, ale te ciosy dochodzą. W tym pojedynku. Nie, tutaj jednak bym taką minimalną przewagę dał Pawłowskiemu, po prostu no, w tych takich kluczowych momentach widać lepsze doświadczenie jego, bo naprawdę nie jest to chłopak z przypadku. W 2009 mistrz ogólnopolskiej olimpiady młodzieży w zeszłym roku również tam był gdzieś blisko medalu, jeżeli chodzi już o wyniki juniorskie. I tutaj jego psychika widać jest bardzo mocna. No, Wojtka paraliżuje trochę ten wielki sukces, który odniósł. I na pewno nie jest to ten zawodnik, co we wczorajszym wyścigu. Właśnie, nieważne, czy Wojtek wygra, czy przegra. Że to dla ciebie większy jego sukces. No tutaj z początkiem trzeciej rundy zobaczyliśmy troszkę piękne, prawda, proste Pawłowskiego teraz, ale Wojtek po prostu ruszył tak naprawdę po męsku po wyjściu do rundy trzeciej. Boże, Wojtek, no tutaj już nawet prezes Piotr Osiak wstał. Oby zastał tutaj marynarkę i zaczął podjewać, bo już widać na jego twarzy wielkie zdenerwowanie.
wielkie emocje. Dojrzałość taktyczna Pawłowskiego tutaj naprawdę mi bardzo się podoba. Bo tutaj no, trzeba myśleć w tym pojedynku. No, tutaj na trybunach są setki kolegów, każdy to powiada co idzie. Nie każdy ma prawo mieć swój obraz walki i swoje, powiedzmy, spostrzeżenia. Niemniej jednak tak spokojnym okiem popatrzeć na ten pojedynek, to... No właśnie, motor dla Wojtka. Kibice krzyczały, no rzeczywiście, motor. Jest to miłe, jest to miłe. No, wciągnął jestem na takiego dopingu na zawodach wyszczerskich, to ja mam mało widziałem. Przynajmniej wiemy. To jak obstawiamy? Ja postawię na 100%. Jednogłośnego werdyktu tutaj nie będzie. Tak. 90%. Stosunkiem głosów 4-1 wygrywa Adam Pawłowski, wekalistyczny. Naprawdę zasłużone zwycięstwo Adama Pawłowskiego. Przystępujemy do jednorazowych wekalistów kategorii. Jednak dodaje i oddaje uznanie dla Adama. Ale myślę,